Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj przedstawię Wam listę top 7 rzeczy, które mogą zmienić Wasze życie i które warto mieć, mając welony. Będzie też bonus, także oglądajcie do końca. Numer 1. Odmulacz. Na ogólnych grupach akwarystycznych welony uchodzą za syfiarzy i ryby brudne. To fakt, że produkują statystycznie więcej odpadów niż inne ryby, produkują też więcej amoniaku. Jeśli je karmimy warzywami, czasem często między podmiankami wody, trzeba będzie po prostu trochę lekko odkurzyć dno, zwłaszcza jeśli nie mamy bardzo wydajnego filtra. Na przykład tutaj, gdzie teraz od niedawna mam gołe dno, albo pracuję nad tym, żeby mieć gołe dno, nie muszę odmulać, bo mam potężną filtrację i filtry automatycznie wszystko wciągają. Natomiast w moim akwarium tam Guinnessa takie odmulanie odbywa się co kilka dni, zwłaszcza po karmieniu warzywami. Na rynku dostępnych jest wiele odmulaczy, są bardziej i mniej skomplikowane, jakieś z pompkami, automatyczne i tak dalej. Ja jestem fanką tych zwykłych, bez żadnych bajerów, bo po pierwsze są nie do zajechania, nie psują się i tak naprawdę ich obsługa jest dzieci niełatwa. Wystarczy cały odmulacz zanurzyć pod wodę, kiedy nabierze już wody, zatkać sobie końcówkę palcem i po prostu wyciągnąć tą część i wylewać wodę do wiaderka. Jeśli też mamy ryby, które są ciekawskie, jak na przykład mój samiaki i bardzo uwielbia pomagać przy podmiankach wody, można sobie zastosować trik, zatkać końcówkę odmulacza zwykłą siatką. Ta siatka może być nawet po cytrynach, czy tutaj mam po czekoladkach. Można ją sobie zatkać końcówkę, założyć gumkę i wtedy żadna rybka nam nie wejdzie do środka. Wprawdzie jest to takie niezbyt dobre rozwiązanie, bo nie ciągnie tak jak powinien i odmulanie trwa dłużej, ale za to jest bezpieczniej dla ryb, więc to taki patent. Numer 2. Testy wody. Testy wody to chyba najlepszy wydatek, jaki możemy zrobić, mając akwarium z welonami. Nawet najbardziej doświadczonym akwarystom zdarzają się wpadki i nie zawsze możemy wszystko wychwycić, obserwując ryby. Musimy pamiętać o tym, że testy paskowe nie są dokładne, nie są miarodajne i nie testują wszystkiego, co potrzebujemy. W przeszłości używałam i polecałam tych testów API Master Kit, które są fajne, testują podstawę, czyli amoniak, azotyny, azotany, pH. Ja dalej ich używam, ale do takich szybkich testów. Natomiast do bardziej skomplikowanych testów polecam takie, które będą też nam testowały twardość wody, także fosforany. Pozwoli nam to ustalić, jakie stabilne jest nasze akwarium, a także ewentualnie wyjaśnić problemy z nawracającymi glonami. Ja osobiście tutaj mam walizeczkę Colombo, to jest taka do oczek wodnych. Jestem z niej zadowolona, cena jest bardzo fajna w porównaniu do jakości. Jedyna wkurzająca rzecz, że każdy ten test ma inny czas oczekiwania, więc czasem jest to trudne, żeby dopilnować wszystkich testów, jak się robi wszystkie testy naraz, który już będzie gotowy, a który nie. Ale są też na rynku inne firmy i wszystkie testy te wodne są dosyć miarodajne, więc to już nieważne, na jaki się zdecydujemy. Moja rada jest taka, żeby sobie zrobić tabelkę albo jakiś plik utworzyć i wpisywać po każdym pomiarze nasze wyniki. Do tej pory robiłam tak, że a dobra, wszystko jest ok, to zwijamy te testy nara, ale potem się okazało, że w ten sposób jest bardzo łatwo przeoczyć wszelkie wahania. Co z tego, że pH jest ciągle w normie, ale jednego dnia może być 6, a drugiego dnia może być 8. Więc fajnie jest sobie zapisywać z datami, żeby wiedzieć, jak się to wszystko, jak nasze parametry się układają. I to też jest bardzo fajna obserwacja naszej stabilności, naszego akwarium. Numer 3. Mikroskop. Wiem, że wydatek kilku stów, zwłaszcza na początku naszej drogi akwarystycznej, może wydawać się zbędny czy nawet przesadzony. Jednak mając ryby i interesując się tym na poważnie, jest to na pewno wydatek, który się zwróci. Moja rada jest taka, żeby kupić mikroskop odpowiednio wcześnie i nauczyć się zarówno używać sam mikroskop, jak i odpowiednio pobierać próbki do badań. Czasem złapanie rybki, obrócenie jej i pobranie próbek może być skomplikowane i może być stresujące, dlatego fajnie jest zrobić to, zanim pojawią się faktyczne problemy.
Jeśli jednak z jakichś powodów nie chcemy kupować mikroskopu, może boimy się właśnie pobierać tych próbek do badań, to dobrze jest zawczasu zrobić sobie listę albo weterynarzy, albo ludzi, którzy mogliby nas poratować takim mikroskopem i takim badaniem w razie potrzeby. Tutaj moja rada jest taka, żeby też nie wykluczać z kręgu poszukiwań ludzi, którzy zajmują się karpiami koi. Oni bardzo często mają odpowiedni sprzęt, wiedzę i długoletnie doświadczenie i będą w stanie nam pomóc, jeśli będziemy podejrzewać pasożyty u swoich ryb. Ważne jest to, żeby dobrze dobrać leki do pasożytów, a tego często nie da się zrobić na oko, więc takie badanie mikroskopem na pewno może rozjaśnić, dużo przyspieszyć leczenie. Numer 4. Wugl. Kiedy Fanta miała problemy z kapturem, ktoś polecił nam Wugl firmy Easy Life. Wugl to jest wyciąg z aloesu, minerały i witaminy. Może być placebo, ale aloes obniża stres u ryb. W związku z tym też poprawia ich układ odpornościowy. Minerały i witaminy pomagają w rekonwalescencji. Ogólnie są zalecane na jakieś wszelkie infekcje bakteryjne. Nas ratował z różnych opresji. Halej kiedyś miał podbite oko, 2 dni na Wugl i oko zdrowe. Salmiaki, oczywiście w swoim ADHD gdzieś nabił sobie guza, zrobił sobie rankę z boku, również 2 dni na Wugl i wszystko wybojone. Także wspieram Guinnessa w leczeniu pomiędzy cyklami leczenia. Jak widzicie, Fanta nie ma już czerwonych plam na kapturze. Także Wugl wszedł do naszej apteczki i nie jest to produkt sponsorowany. Po prostu polecam, bo sama używam. Na rynku też znajduje się więcej podobnych preparatów. Jednym z nich jest Esha Optima, której też można używać po leczeniu. To też są minerały i witaminy, które wspomogą rybę w dojściu do zdrowia. Można też okazjonalnie używać glinek takich dla karpi koi i one też zawierają cenne minerały, które pomogą poprawić funkcjonowanie naszych ryb. Phyton, system do podmianek wody. W swoim małym akwarium u Guinnessa podmianki wody robię klasyczną metodą, czyli odmulacz i wiaderka. W tym akwarium niestety nie dałabym rady, chociaż zdarzało mi się. I testowałam tutaj różne systemy. Początkowo miałam taką zwykłą przemysłową pompę do wyciągania wody, podłączoną do węża ogrodowego. System ten nie był niezawodny i miał kilka minusów, ale ogólnie podmianki wody szły dosyć szybko, mało wody się rozlewało, więc było ok, do czasu aż pompka przestała działać. Więc tym razem postanowiłam kupić system, który nie działa na jakąś pompkę, tylko właśnie Phyton działa na zasadzie ciśnienia wody z kranu. Można go używać zarówno do wyciągania wody z akwarium, jak i wpuszczania nowej. Jedna uwaga, zajęło mi jakieś 2 miesiące, żeby znaleźć konektor do irlandzkich kranów. Tutaj w Irlandii mamy bardzo śmieszne krany, większość z nich jest albo ciepła, albo zimna. Mamy jeden kran w kuchni, który jest kranem łączonym i niestety jest jakiś taki dziwny, że nie pasowały żadne oryginalne konektory. Trzeba było po prostu szukać. Mam nadzieję, że z polskimi kranami będzie lepiej. Te systemy podmianek wody występują w różnych długościach, znaczy tutaj trzeba sobie tę długość wężyka dobrać. Nie są tanie, ale są praktycznie niezawodne. Mając też filtr Fluval FX6, można podłączyć do... jest specjalny wylot na dole filtra, można do niego podłączyć wężyk i też używać go do podmianek wody. Niestety oryginalnie zapakowany wężyk jest bardzo, bardzo krótki, więc trzeba tutaj kombinować i jeśli ktoś ma dalej kran, trzeba będzie sobie dokupić dłuższy wężyk. Numer 6. Czyścik magnetyczny. Oczywiście każde moje akwarium ma swoje oddzielne sprzęty i każde czyszczę, szybki czyszczę inaczej. Czyścika magnetycznego w ogóle nie używam do czyszczenia, tylko do trzymania warzyw, zwłaszcza liściastych, sałata, szpinak. Na czyściku magnetycznym rewolucjonizuje nasze życie. A jeśli już jesteśmy przy sprzątaniu, w tym akwarium używam takiej zwykłej gąbki i do tego mam żyletkę na długim patyku. W małym akwarium mam podobną gąbkę do sprzątania i zwykłą starą kartę lojalnościową. Kupując takie gąbki, też jedna uwaga, dobrze, żeby ta gąbka otaczała ten patyk z każdej strony, inaczej nie doczyści rogów. Numer 7. Timer, czyli czasowy programator.
to też może odmienić nasze życie, zwłaszcza jeśli na przykład w jakichś godzinach chcemy odpocząć i wyłączamy na przykład pompki powietrza, albo też mamy światła, które nie mają wbudowanego timera. Jest to bardzo fajny i dosyć tani wydatek. Najdroższy, jaki widziałam, kosztuje około 40 zł na Allegro z wielkim wyświetlaczem. Można go programować i na przykład ustawiać sobie czas świecenia lampy. To też może się przydać, kiedy jesteśmy na wakacjach i nie mamy jak robić tego ręcznie. A teraz bonus. Bonus będzie z serii, jeśli coś jest głupie, a działa, to znaczy, że nie jest głupie. Jeśli mamy samotną rybkę, której się nudzi, a zwłaszcza jest to samiec, to warto zainwestować w dmuchaną rybkę firmy Tetra do wyboru, do koloru. Zobaczcie na filmik. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.